Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Tygodnika Sieci, Jakub Maciejewski, Andrzej Potocki. Witam panów ponownie. Proszę państwa, wydaje się, że... A właściwie się nie wydaje, to widać jak na dłoni. Moskwa rozpoczęła działania z zakresu aktywnego lobbowania w kwestii potrzeby nowej umowy pomiędzy Rosją a Zachodem. Chce przekonać Zachód, że istnieje możliwość porozumienia się z Rosją ponad Ukrainą, chce wpłynąć na zachodnich polityków, opinię społeczną, iż warto naciskać na Kijów, aby strona ukraińska przyjęła rosyjskie warunki, w cudzysłowie, pokoju. No i tutaj mamy już tego rezultaty. Proszę bardzo, wypowiedź prezydenta Francji Macrona. Musimy być gotowi, by oprócz ochrony własnych krajów i naszych partnerów dać gwarancję bezpieczeństwa Rosji, gdy ta zdecyduje się zasiąść do stołu negocjacyjnego. Garantie pour sa propre sécurité à la Russie. No właśnie, a kanclerz Niemiec Scholz twierdzi, że musimy wrócić do porozumień, które mieliśmy w ostatnich dekadach i które były podstawą ładu pokojowego i bezpieczeństwa w Europie. Jeżeli dodamy do tego jeszcze wypowiedź takiego czołowego przedstawiciela francuskich think tanków, to właśnie jest fragment wypowiedzi kanclerza Scholza, ale niejaki pan Thierry de Montbrion, szef czołowego francuskiego think tanku, powiedział: wojna nie zakończy się, dopóki USA nie przestaną zaopatrywać Ukrainy w broń, a USA wykorzystają wojnę do uzależnienia energetycznego z UE. Z tej wypowiedzi, drogi Jakubie, wynika, że lepsze jest uzależnienie energetyczne od Rosji niż od USA i że politycy bardzo już nie ukrywają, że chcieliby wrócić do tego, co było przed 24 dniem lutego i żeby można było znowu dyskutować o bezpieczeństwie Europy z Rosją. Myśmy w naszych mediach to przewidywali. Myśmy mówili o tej bardzo groźnej, bardzo dwuliczowej, podejrzanej postawie Niemiec. Powiedziałbym, że złowieszczej, bo ja tu podkreślam, że jeśli dzisiaj mamy do czynienia z rosyjskim nazizmem, a tak argumentuje to wielokrotnie tam filozofią Iwana Lilina, którego Putin tam wielbi pewnymi tam rzeczami, teraz nie mamy na to czasu. A więc jakby naziści XXI wieku atakują Ukrainę, a wnuki nazistów w Niemczech wzruszają ramionami. To jest takie, wiecie, złowieszcza zapowiedź postawy Niemiec na przyszłość. Ale co ciekawe, Scholz teraz powiedział to, co kilka miesięcy temu Gerhard Schröder mówił w wywiadzie dla New York Timesa. I wtedy nawet krytykom Niemiec wydawało się, że Schröder jednak nie mówi w imieniu Niemiec, były kanclerz z ramienia SPD. No, że on to mówi jako prywatny człowiek, tam pracownik Gazpromu, ale to nie jest jednak stanowisko Niemiec, bo było tak no, grubo powiedziane, będziemy robili biznesy z Rosją jak zawsze. No to mówię, no nie jest to oficjalne stanowisko Berlina. A teraz się okazuje, że jest. To znaczy przez te 9 miesięcy wojny już 10 właściwie prawie miesięcy wojny, Niemcy zrzucili maski i zaczynają deklarować wprost, że wybaczą Rosji te zbrodnie. Być może zgodzą się na to, by Ukraina straciła część suwerenności, a to oznacza, że oni tam oprócz pewnych interesów, także antypolskich, są jednak zaczadzeni ideologią, zwłaszcza antyamerykanizmu. Bo co łączy ideologię rosyjską i postawę części elit zachodniej Europy, to antyamerykanizm, wypchnąć Amerykę z Europy, tylko że według nas, polskich komentatorów, Europa Zachodnia nie będzie równorzędnym partnerem dla Rosji. To nie będą dwa równomierne skrzydła, to nie będzie tak, że Europa Zachodnia będzie silniejsza od Rosji i będzie dyktowała Rosji, co ma robić, tylko to Rosja różnymi technikami, agenturą zwłaszcza, zdominuje wtedy Eurazję. I to jest dla nas absolutnie wielkie zagrożenie. Dzisiaj antyamerykanizm jest postawą, czy tego chcemy, czy nie, antypolską. No właśnie, ale Macron z kolei pytany w telewizji CBS o to, dlaczego utrzymuje kontakty z Putinem i czy utrzymuje, mówi, że utrzymuje bezpośredni kontakt z prezydentem Putinem, dlatego że praktyka izolacji jest najgorsza, szczególnie wobec takiego lidera, jakim jest Putin. A telewizja francuska puszcza bezrefleksyjnie i właściwie bez przybiernej postawie dziennikarza robiącego ten wywiad, wywiad z praprawnukiem Lwa Tołstoja, który mówi, że
zapowiada zniszczenie Ukrainy, ukaranie Europy, a Polską zajmie się Unia Europejska. Andrzej Potocki. Wszystko się zgadza. Zgadzam się z Kubą, ale jeszcze tutaj ja bym dodał parę rzeczy. Przede wszystkim na zachodzie Europy, mam na myśli Francję i Niemcy, bo to są te dwa główne kraje tutaj, które pokazują Putinowi brzuch, jak pies taki, który chce się poddać. To głównym motywem to jest to, że po prostu spada poparcie dla popierania tej wojny na Ukrainie. Drastycznie spadło we Francji, chociaż Francja nigdy tak do końca nie była przeciwko Rosji, z tego względu, że po prostu Francuzi nie za bardzo orientują się w tym rosyjskim zagrożeniu. Oni są po prostu dalej. Natomiast motywem niemieckim popierania Rosji jest chęć powrotu do zarabiania pieniędzy i do tworzenia znowu tej niemieckiej dominacji nad Europą, ale przede wszystkim obawa przed własnym społeczeństwem, że ta zima będzie bardzo drogo kosztować polityków, bowiem ta histeria o ceny, na przykład jeżeli u nas ceny gazu, załóżmy, rosną i spada PKB o 2%, to nic się takiego znowu strasznego nie dzieje. Natomiast jeżeli na zachodzie, a szczególnie w Niemczech, takie PKB zacznie spadać 1-2%, to mamy masowe protesty, mamy wrzask, mamy krzyk i nie liczy się już nic. Żadna moralność, liczy się tylko i wyłącznie pieniądz i dobro własne i ciepło we własnej chałupie. Stąd chcę wypowiedzieć tych polityków. Jak do tego dodamy jeszcze te koncepcje polityczne niemieckie, które znamy, no to mamy komplet. Problem tylko Niemców i Francuzów polega na tym, że tutaj do tego potrzebna jest zgoda USA. Oraz oczywiście, nie mówię o samej Ukrainie, ale także również oprócz Ukrainy. My mamy też coś do powiedzenia. Jako kraj, który tę Ukrainę najbardziej wspiera i który jest bardzo bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. I te numery panowie Scholz i panowie Macron nie przejdą. Polityka appeasementu w wykonaniu, czyli polityka ustęp w wykonaniu Macrona nie przejdzie w tej chwili. A polityka Scholza zarabiania i business as usual, zarabiania za wszelką cenę, no też będzie miała problemy z tym, żeby się przebić, ponieważ Amerykanie będą dalej dostarczali broń Ukrainie, a Ukraina będzie dalej walczyć jak wściekła przeciwko bandyckiej agresji. I oczywiście pogadać sobie można do własnego społeczeństwa i zrobić siebie po prostu moralnego pajaca, bo inaczej tego nie można nazwać, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, a przy okazji jeszcze pokazują, że kompletnie nie znają Rosji. Co to znaczy gwarancje dla Rosji, ja się pytam. Jakie gwarancje? Gwarancje to potrzebuje mieć Ukraina, potrzebuje mieć Polska i potrzebuje mieć Europa Środkowo-Wschodnia. A Rosji gwarancja to jest taka, że można im zagwarantować uczciwy proces za zbrodnie wojenne, a nie jakieś gwarancje. Jakie te gwarancje niby mają być? To niech oddadzą broń atomową, to będzie dla mnie jasna gwarancja, bo tak cały czas Rosja będzie stanowiła zagrożenie, to wie każde dziecko w Polsce, to niestety nie wiedzą tego dorośli ani we Francji, ani w Niemczech i cały czas igrają z ogniem, bawiąc się z Putinem w kotka i myszkę i oczywiście pod hasłem polityki, takiego makiawelizmu, utrzymujemy kontakt, żeby była cały czas polityczna rozmowa, a Putin się tylko i wyłącznie śmieje. Myślę, że taką gwarancją dla Rosji przede wszystkim byłaby obietnica wycofania całej flanki wschodniej NATO. I wtedy by byli zachwyceni wręcz, nie mówiąc o zatrzymaniu tych terenów, które zaanektowali ukraińskich. No dobrze, Kuba, ale ostatnio również mięknie prezydent Biden, bo też mówi o negocjacjach, co ochoczo podchwycił Putin, zaraz powiedział, jakie warunki mają być spełnione, no i troszeczkę chyba rakiem prezydent Stanów Zjednoczonych się z tego wycofał. A co na to wszystko Władimir Zełenski? No tu jest kilka spraw. Na szczęście, jeśli chodzi o Biały Dom, to te bardziej chłodne wypowiedzi o Ukrainie wynikają w dużej mierze z wewnętrznych rozgrywek politycznych. No to jest retoryka. No tak jak Donald Tusk potrafi być nagle za 500+ i to właściwie był jego pomysł, no w ogóle on to ufundował. Tak samo teraz w wyniku presji społecznej, medialnej, demokraci próbują złagodzić w retoryce swojej
wsparcie dla Ukrainy, no bo wiemy, na świecie jest teraz kryzys, a tu wyraźnie no, miliardy dolarów będą kierowane na Ukrainę. Zatem to jest jednak poważny wysiłek finansowy i demokraci nie chcą tym epatować. Natomiast w praktyce ta broń, kolejne decyzje Waszyngtonu są takie, żeby przekazywać broń. I to jest najważniejsze. To więc tutaj nie ma aż takich obaw. Co do Wołodymyra Zełenskiego, no to on od początku wojny chce grać w pierwszej lidze światowej polityki. Kieruje swoje różne orędzia, spotkania online z parlamentami całego cywilizowanego świata. Tam przekonuje. No ale w pewny sposób już też popełnia błędy. Pierwszym błędem to Michał Karnowski na portalu wpolityce.pl świetnie zobrazował. Było taki wywiad okładkowy z żoną, chyba pismo Fok dla kobiet w dużej mierze, prawda? I to już było takie troszeczkę lansowanie się. No, chce trafić Zełenski do wielkiej liczby osób, ale niekoniecznie w aurze wojennej powinno to tak wyglądać. No, mianowanie Melnyka też niewybitne posunięcie, mówiąc łagodnie. No, jest tam też wśród doradców Zełenskiego sporo tych elit, takich powiedzmy, no, jak u nas za platformy, no niewybitnych, nazwijmy to też łagodnie. Więc tam jeszcze jest ta sprawa Demczenki. O, to Andrzej, jakbyś też właśnie zaraz o tym powiedział. No w każdym razie ja byłem niedawno na froncie, znowu niedługo też jadę na Ukrainę, ale mogę powiedzieć tą dobrą wiadomość, że Ukraińcom nie brakuje na razie amunicji, broni. Jeden z oficerów pod Chersoniem powiedział mi tak: na początku wojny Rosjanie strzelali 20 razy, my odpowiadaliśmy 3. Teraz proporcje są odwrotne, tak? Więc jakby póki idzie broń, a teraz by się jeszcze przydało wsparcie dla cywilów po tych bombardowaniach elektrowni, po tych blackoutach na Ukrainie, to naprawdę Ukraina tę wojnę może wygrać. Więc tutaj, żebyśmy dbali o to, by Ameryki tutaj nie oczernić, bo o to też chodzi Rosjanom, no i Niemiaszkom też. No właśnie, Andrzej, to mamy jeszcze chwilę do zakończenia programu. Powiedz o tym Demczence, dobrze usłyszałam? Tak, tak, ale to już taka bardziej wewnętrzna sprawa Ukrainy, że tam są te tarcia, o których wspominał Kuba, i tam jest też kwestia Demczenki. To był zastępca chyba szefa wywiadu i podejrzany o współpracę z rosyjskim wywiadem i o to, że nie wysadzili, czyli poważna bardzo sprawa, bowiem to, że padł Cherson prawie bez walki, to, że mosty na Dnieprze w Chersońskim, te trzy mosty, którymi Rosjanie przeprawili się na zachodnią stronę Dniepru, właśnie padły w wyniku zdrady, a Demczenko bodajże jeszcze dalej pełni funkcję doradcy, może jest trochę odsunięty, ale niemniej jednak tam Zełenski spotyka się z tym zarzutem, że utrzymuje u siebie kolaborantów, którzy de facto powinni być postawieni przed ukraińskim sądem. No jest wojna, są emocje. No ale to powiedzmy sobie wewnętrzna sprawa Ukrainy. Pozycja Zełenskiego wydaje mi się raczej nie jest zagrożona. Tutaj więcej na ten temat to będzie miał Kuba do powiedzenia. Natomiast grając wspólnie do jednej bramki, zarówno kraje bałtyckie, Polska, a również także i Finlandia, która jest antyrosyjska i która to doskonale dostrzega. Podobnie zresztą liberalna Szwecja w miarę szybko przystępuje do NATO. To sądzę, że te zakusy Niemiec na to, żeby udał się jakikolwiek deal z Rosją i jakikolwiek taki pokój robiony na zasadzie ustępstw dla Rosji, to przez najbliższe pół roku, przez najbliższą zimę mogą sobie Niemcy zapomnieć i niech lepiej się pogodzą z tymi wysokimi cenami gazu i niech kombinują, jeżeli chcą szybciej skończyć tę wojnę, niech dostarczają więcej broni Ukraińcom, a nie chodzą i ględzą jakieś opowieści kapitulanckie. Oj, byśmy zarobili jeszcze parę euro z tego handlu z Rosją. No, a ciężko na
nam to zrobić, bo Holender, ta cała wojna i ta cała Ukraina broni się i nie chce oddać swojego terytorium. Musimy, Andrzej, kończyć już. Rosji. No, przepraszam, że ci przerywam. Będziemy to wszystko obserwować, jak Kuba na własne oczy już niedługo i będzie nam przekazywał relacje z samego środka tego, co się dzieje na Ukrainie. Dziękuję bardzo. Jakub Maciejewski, Andrzej Potocki byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.